Od kilkunastu lat gmina Brzeg Dolny zabiega o dofinansowanie remontów ulic w mieście. Niedawno zaczęto prace remontowe na ulicy Kwiatowej. Nowa droga asfaltowa zastąpi betonową płytę. Wiele remontów ulic zostało już zakończonych przy dużym udziale środków zewnętrznych. Kosztowało nas to tak naprawdę 1/4 tego, co byśmy musieli ewentualnie sami wyłożyć, ale dzięki temu dostajemy pieniądze na inne ulice, czyli na wszystkie wnętrza, osiedlowe parkingi, na wszystkie ulice, na nowych osiedlach. Tym razem Brzeg Dolny otrzymał dofinansowanie na remont ulicy Leśnej i Ogrodowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu przebudowy ulic Leśnej i Ogrodowej został złożony 1,5 roku temu. W październiku gmina otrzymała pozytywną ocenę wniosku wraz z dofinansowaniem w wysokości 60% całego zadania wycenionego na 500 tysięcy. Przetarg na realizację projektu rozpocznie się na początku 2019 roku. Po zakończonym zadaniu rewitalizacji ulica Leśna stanie się główną drogą dojazdową do parkingu przy stawie miejskim. Trakt wykonany zostanie z trwałego budulca, jakim jest kostka granitowa. Dla pieszych wyznaczony zostanie chodnik wzdłuż drogi. Tam również powstanie taki nietypowy plac zabaw dla dzieci. Nietypowy dlatego, że będzie tak zwany leśny plac zabaw, czyli nie wprowadzamy tam jakichś nowych architektonicznych elementów stalowych czy kolorowych, czy jakichś siatek. Będą to elementy takie naturalne, czyli takie powyginane konary drzew, będą tworzyły swego rodzaju tor przeszkód. Nowa nawierzchnia pojawi się również na ulicy Ogrodowej. Po opuszczeniu budynków zajmowanych wcześniej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji zmalał ruch pojazdów na tym odcinku. Pojawi się tutaj ciąg pieszojezdny o nawierzchni szutrowej, podobny do tego, jaki już pokrywa alejki parkowe. Projekt obejmuje pracę do wysokości przepompowni. Zakończenie prac przewidziane jest na sierpień 2020 roku.